Zapraszam na przegląd, w którym zobaczycie nowości, dekoracje, akcesoria i ozdoby świąteczne. Witam na przeglądzie w sklepie TEDi. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwację, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. W tym sklepie dekoracji i akcesoriów bożonarodzeniowych jest bardzo dużo, dlatego warto obejrzeć film do końca. Przegląd zaczniemy od widocznych na tej półce dekoracji. Na dolnej półce widać duże ceramiczne dekoracje w kształcie Mikołaja, renifera oraz pingwina. Właśnie tym dekoracjom przyjrzymy się na początku. Pingwiny i renifery trzymają w łapkach metalowe lampiony na tea lighty. Widoczna teraz ceramiczna figurka kosztuje 70 zł. Niestety w sklepie TEDi rzadko kiedy podawane są wymiary figurek. Jest także świąteczna ozdoba przedstawiająca Mikołaja z powitalnym napisem. I jak już wcześniej wspomniałam, są także dekoracyjne renifery, które tak samo jak pingwiny trzymają lampion przeznaczony na tea lighty. Wszystkie te figurki kosztują tyle samo, 70 zł. Dekoracji świątecznych w tym sklepie jest bardzo dużo. Zobaczmy następne. 45 zł kosztuje widoczny teraz metalowy bałwanek. Zaraz obok widać duży ceramiczny domek z oświetleniem LED działającym na baterię. Tą świąteczną dekorację kupić możemy za 37 zł. Tak wygląda oświetlenie na tej ozdobie. W sklepie TEDi z oświetleniem LED kupić możemy także mniejsze ceramiczne domki, dostępne w kilku wzorach. Każdy z nich kosztuje 23 zł. Tyle samo, bo 23 zł kosztują również te podświetlane domki z oświetleniem również działającym na baterię. Widoczne teraz świąteczne ozdoby. Domki z podświetleniem LED wykonane są z twardej tektury. Dekoracja dostępna jest we wzorach, które właśnie teraz widzicie. Oświetleniem jest lampka LED w środku każdego z domków. Ten kosztuje 23 zł. Tyle samo kosztuje widoczny teraz domek. Cena nieco mniejszego domku w innym wzorze to 19 zł. Przyjrzyjmy się teraz niektórym z tego rodzaju dekoracji. Po prawej stronie widać niewielkie ceramiczne domki dostępne w kilku kolorach oraz wzorach. Ta dekoracja, tak jak i poprzednie, również jest podświetlana światełkami LED. Nieco większy wśród domków kosztuje 32 zł. 23 zł natomiast kosztują nieco mniejsze od poprzedniego. Widoczna teraz średnich rozmiarów choinka w całości wykonana jest z drewna. Tą świąteczną dekorację kupić możemy za 45 zł. W sklepie TEDi kupić możemy także ceramiczne, piernikowe ludziki. Taki jak ten kosztuje 70 zł. Jest także metalowy świąteczny znak za 32 zł. Wśród dekoracji na święta Bożego Narodzenia nie może zabraknąć również śnieżnych kul i w sklepie TEDi także można je kupić. Te kule z pozytywką są dostępne z różnymi dekoracjami w środku, każda kosztuje 32 zł. W tym sklepie są także bożonarodzeniowe szopki. Częściowo wykonane są z drewna, także z ceramiki oraz słomy. Ta szopka kosztuje 45 zł. Cena tej szopki to 70 zł. Drewniane są też te świąteczne dekoracje na kształt piernikowych domków. Na ozdobie widać też piernikowe drewniane ludziki. 9,50 zł to cena takiej właśnie dekoracji. Jest także taka drewniana dekoracja, której cena to 14 zł. Z drewna i materiału są także świąteczne skrzaty w kształcie gwiazdy, mniejsze i większe. 14 zł kosztuje większy, widoczny teraz. Cena mniejszego z takich skrzatów to 9 zł i 50 groszy. A oto jeszcze jedna wśród świątecznych ozdób w sklepie TEDi. Świeca w szklanym pojemniku, całość w kształcie bałwana lub Mikołaja. Ta niewielka bezzapachowa świeca kosztuje 9 zł i 50 groszy. Przejdźmy do następnych świątecznych nowości w tym sklepie. Na Boże Narodzenie kupić możemy także drewniane choinki z drewnianymi reniferami oraz napisem. Cena to 14 zł. Jest też drewniana figurka przedstawiająca dziadka do orzechów za 17 zł. Jest też choinka z drewna i materiału, której cena to 19 zł. Ta drewniana dekoracja w pojemniku z tworzywa sztucznego jest podświetlana. Lampki w dekoracji działają na baterie. Cena tej ozdoby to 37 zł. Podświetlany jest także dekoracyjny bożonarodzeniowy niewielki stroik. Każdy z elementów stroika wykonany jest z tworzywa sztucznego. Cena tej dekoracji to 23 zł. Podświetlane sztuczne choinki na drewnianej podstawie kupić możemy za 32 zł. Poza tym w sklepie TEDi kupić możemy takie właśnie świąteczne metalowe tace. 9 zł i 50 groszy kosztuje taca w kształcie choinki, dostępna w różnych wzorach. Widoczna teraz jest z tworzywa sztucznego, kosztuje 12 zł. Metalowe są także okrągłe, mniejsze i większe pojemniki. Taki jak ten z pokrywką ma średnicę około 22 cm. Cena pojemnika to 14 zł. Tak wygląda kilka z dostępnych tutaj wzorów takich pojemników. Świąteczne są również szklanki oraz kubeczki. Widoczne teraz kubeczki ze świątecznymi dekoracjami mają pojemność 300 ml. Każdy z nich kosztuje 9 zł i 50 groszy. Zobaczmy na dostępne wzory takich kubeczków. Świąteczne wzory w sklepie TEDi mają także szklanki. Każda ze szklanek, które macie teraz okazję zobaczyć, ma pojemność 380 ml, kosztuje 8 zł. A oto jeszcze jedna wśród bardzo wielu nowości w sklepie TEDi. Ten zestaw bombek choinkowych z tworzywa sztucznego kosztuje 23 zł. Dostępny jest w kilku kolorach. W zestawie znajduje się 56 bombek tej samej wielkości w różnych wzorach oraz kolorach. Poza tym w pudełku są także sznureczki w kolorze złotym. To opakowanie zawiera bombki z tworzywa sztucznego w kilku kształtach, na przykład w kształcie dyni, szyszki lub gwiazdy. Zestaw kosztuje 23 zł. Widoczne teraz dekoracje choinkowe są słomiane. Opakowanie zawiera 56 zawieszek w różnych kształtach. Po dwie sztuki w każdym kształcie. Komplet kupić możemy za 37 zł. Są także dekoracje choinkowe w kształcie szyszek w kolorze srebrnym oraz złotym. Opakowanie zawiera 12 ozdób za 14 zł. Szyszki są z tworzywa sztucznego. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.